Rektor Stanisław Izydor Runge i jego najbliżsi. Od Lwowa do Poznania. W roku 1693 w poznańskim kościele świętej Małgorzaty miał miejsce chrzest Jakuba, pierwszego dziecka przybyłego 2 lub 3 lata wcześniej ze Szkocji do Polski, Roberta Watsona. Raczej nie przyjechał tu ze względu na chęć poprawienia swojej sytuacji finansowej, co zdarzało się wtedy wielu innym jego rodakom. Zapewne był jednym z drugiej, również licznej grupy Szkotów, którzy wybrali Polskę jako swoją nową ojczyznę ze względu na większą w porównaniu do Szkocji tolerancję religijną dla protestanckiej religii. Z pewnością Robert miał ułatwiony start w tym mieście, bo w Poznaniu mieszkali już od jakiegoś czasu jego kuzyni, noszący to samo nazwisko, należący do szanowanych obywateli tego miasta. Sam Jakub jednak zbyt długo miejsca w Poznaniu nie zagrzał. Zapewne skuszony intratną posadą nadzorcy składu soli z królewskiej kopalni w Wiliczce, mieszczącego się we Włostowicach, obecnie jest to część Puław, przeniósł się tam na początku lat 30. XVIII wieku. Nie wiem, czy stało się to przed, czy po decyzji o przenosinach, ale Jakub w roku 1736 poślubił w Puławach córkę poprzedniego nadzorcy wspomnianego składu soli, Mariannę von Essen. Nieco ponad 200 lat później, w roku 1920, po części za głosem serca, ale także z potrzeby urządzania na nowo instytucji ważnych dla powstającego wtedy z gruzów państwa polskiego, przeprowadził się ze Lwowa do Poznania właśnie Stanisław Izydor Runge, 3 razy prawnuk wspomnianego Jakuba Watsona. Był on synem Ludwika Juliana Runge i wnukiem Roberta Runge, również i mojego 4 razy pradziadka. Stanisław Izydor Runge urodził się w roku 1888 we Lwowie. Tam też studiował, początkowo na Lwowskiej Politechnice, skąd przeniósł się na Akademię Weterynaryjną, którą ukończył w 1913 roku. Po niej odbył kilka zagranicznych praktyk, m.in. we Włoszech i w Bawarii. Po wybuchu I wojny światowej Stanisław Izydor pomagał w zarządzaniu opuszczonymi przez część wykładowców klinikami weterynaryjnymi i zabezpieczaniu majątku uczelni przed stacjonującymi we Lwowie prawie że przez rok rosyjskim wojskiem. Z pewnością było to dowodem sporego zaufania do jego osoby, miał przecież wtedy zaledwie 26 lat. W roku 1919 ówczesny rektor Uniwersytetu Poznańskiego zaproponował Rungemu stanowisko profesora właśnie co powołanej poznańskiej katedry weterynarii. Propozycja została przyjęta tym chętniej, iż wkrótce miał miejsce ślub Stanisława z panną pochodzącą z wielkopolskiego rodu Moszczeńskich. Byłem ciekaw, w jaki sposób on związany ze Lwowem zapoznał swoją przyszłą małżonkę, Janinę Moszczeńską, pochodzącą z odległej przecież Wielkopolski. Wszystko wyjaśniło się, kiedy poznałem dzięki panu Jerzemu Torgowskiemu, małżonkowi jednej z dwóch wnuczek profesora Runge, informacje na temat rodziny Moszczeńskich. Rodziny jak najbardziej od pokoleń związanej ze wspomnianą Wielkopolską. Janina była córką Kazimierza Moszczeńskiego i Heleny Marosany. Ojciec Kazimierza, Stanisław Moszczeński, był właścicielem majątku Skorzęcin, który po jego śmierci został przez wdowę Katarzynę z domu Kunow bądź Cunow sprzedany. Kazimierz zajął się tematem mającym zapewne związek z jego wykształceniem, a dodatkowo związanym z działem przemysłu przeżywającym ogromny boom pod koniec XIX wieku – cukrownictwem. Został on mianowicie dyrektorem fabryki cukrów położonej na Podolu, miejscowości noszącej dźwięczną nazwę Żuczka Stara. Mieszkańcy Kresów byli naprawdę mistrzami w wymyślaniu oryginalnych nazw miejscowości. No i to zapewne dzięki przenosinom ojca Janiny Moszczeńskiej do austriackiego zaboru, gdzieś podejrzewam, że we Lwowie, zapoznała ona swojego przyszłego męża, błyskotliwego studenta weterynarii, Stanisława Izydora Runge. Fakt, iż rodzina jego przyszłej małżonki związana była z regionem poznańskim, z pewnością nie był bez wpływu na przyjęcie propozycji
profesury na Uniwersytecie Poznańskim. Ciekawostką czekającą jeszcze na jej rozwikłanie jest osoba matki Janiny, Heleny Marosani. Od razu skojarzyłem sobie to nazwisko, bardzo rzadkie w Polsce nazwisko, pochodzenia węgierskiego. Pojawia się ono bowiem już w moim drzewie, tyle że w rodzinie ze strony mojego 3 razy pradziadka Władysława Miskiego. Nie jestem pewien, że chodzi o jedną i tę samą rodzinę. Na razie jeszcze nie wiem, jak ich obie gałęzie były ze sobą spokrewnione. No, drogi Watsonie, to następna sprawa do rozwiązania. I jestem pewien, że dziadek Stanisława Izydora, Robert Runge, noszący imię po swoim szkockim przodku Robercie Watsonie, były bardzo dumne z osiągnięć swojego wnuka. Ten ostatni z pewnością był szalenie pracowitym człowiekiem. Oprócz wykładów na uniwersytecie otworzył oferujące swoje usługi zarówno dla instytucji państwowych, jak i dla ludności uniwersyteckie ambulatorium dla zwierząt domowych. Wykonywano tu również ekspertyzy bakteriologiczne mleka czy mięsa. Stanisław Izydor sprawował także pieczę nad gospodarstwami należącymi do uniwersytetu, a położonymi na Sołaczu i Golęcinie. I tutaj taka ciekawostka. Ciekawostką jest to, że w XVIII wieku majątek na Sołaczu należał do Andrzeja Watsona, krewnego Roberta Watsona, czyli przodka Stanisława. To oczywiście kompletny przypadek, jeden z wielu. Runge pełni też funkcję konsultanta Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz biegłego sądowego do spraw weterynaryjnych. Spośród wszystkich tematów, którymi się zajmował, najbliższym mu były chyba konie. Powierzono mu odpowiedzialną funkcję oficera lekarza w Okręgowym Szpitalu Koni. Trzeba pamiętać, że kawaleria w tamtych czasach stanowiła poważną część polskiej armii. Przez 3 lata, 1933 do 1936 rok, pełnił on również funkcję rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Dzięki zabiegom Stanisława udało się przejąć od władz państwowych na potrzeby uniwersytetu budynek znany dzisiaj jako Collegium Maius. Wzniesiony przez Niemców na początku XX wieku, był siedzibą osławionej bismarckowskiej komisji kolonizacyjnej, zajmującej się wykupem ziemi z rąk polskich i przekazywania jej osiedlającym się w Wielkopolsce Niemcom. Ze swoich zadań jako rektor wywiązywał się więc doskonale, czego zresztą późniejszym uznaniem jest nadanie jego imienia budynkowi służącemu różnym potrzebom Uniwersytetu Przyrodniczego, noszącego od roku 1999 oficjalną nazwę Collegium Rungego. Profesor Runge był znany z bardzo konkretnych poglądów politycznych. Przedwojenna Polska była podzielona, podobnie jak i ta obecna, na 2 główne wrogie sobie plemiona – Endeków i Piłsudczyków. Runge zwalczał ówczesnych narodowców, nie wahając się przed usuwaniem z uczelni wykładowców sprzyjających tej opcji politycznej. Ostatecznie rozsierdził to środowisko, nadając marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytuł doktora honoris causa poznańskiej uczelni. I tutaj pozwólcie, że zacytuję fragment wpisu autorstwa Piotra Grzelczaka, pochodzącego ze strony internetowej miasta Poznania www.poznań.pl. Z jednej strony radość z uczczenia, prawdziwej i olbrzymiej zasługi, z drugiej zaś zarzuty wręczenia honorowej łapówki, kupczenia dobrym imieniem naszej uczelni, a nawet upodlenia i prowokacji. Przyznaniu Józefowi Piłsudskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego towarzyszyły skrajne emocje, będące odzwierciedleniem głębokich podziałów politycznych panujących Poznańskiem w dwudziestoleciu międzywojennym. Najważniejszymi stronami owego sporu, który szczególnie jaskrawego charakteru nabrał po 1926 roku, byli dominujący w regionie zwolennicy endecji oraz ich przeciwnicy reprezentujący rządzący obóz sanacyjny. Ci ostatni, mimo kolejnych porażek wyborczych, zachowywali częstokroć decydujący wpływ na oficjalny bieg życia politycznego w Poznaniu, nieustannie podejmując szereg różnorodnych działań zmierzających do
umocnienia swojej kruchej władzy. Jednym z nich było nadzwyczajne zaangażowanie w organizację szeroko zakrojonych obchodów świąt narodowych oraz patriotycznych rocznic, które były na ogół doskonałą okazją do ugruntowania w społeczeństwie dominującej pozycji marszałka Piłsudskiego. Nie inaczej było jesienią 1933 roku, gdy przygotowany z wielkim rozmachem program uroczystości 15-lecia odzyskania niepodległości zyskał w Poznaniu dodatkowy punkt w postaci nadania Piłsudskiemu godności doktora honorowego Uniwersytetu Poznańskiego. 10 listopada 1933 roku na wniosek Rady Wydziału Rolniczo-Leśnego Senat Uniwersytetu Poznańskiego podjął na nadzwyczajnym posiedzeniu jednogłośną uchwałę w tej sprawie, co było niewątpliwie sporym sukcesem sanacyjnego rektora profesora Stanisława Rungego. Decyzję Uniwersytetu oraz zgodę na przyjęcie wyróżnienia przez samego zainteresowanego ogłoszono nazajutrz w auli uniwersyteckiej na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości. Jak pisał sanacyjny dziennik poznański, entuzjazm, jaki zapanował wówczas w szacownych murach auli, nie pozwolił rektorowi na dokończenie wystąpienia. Tego punktu widzenia nie podzielała z pewnością wyraźnie zdegustowana prasa endecka, która nawet w skrajnie lakonicznych notatkach nie potrafiła powstrzymać się od złośliwości wymierzonych w marszałka. Jeszcze dalej poszła Młodzież Wszechpolska, która na ulicach miasta rozpoczęła akcję kolportażu ulotek w mało wyszukany sposób postponujących jego dobre imię. Koniec cytatu. Przypomnę tylko, iż w jednym z poprzednich odcinków podcastu opowiadałem wam o innym potomku Rungów, który w latach 30. XX wieku również z powodu sporów endeków z Piłsudczykami wylądował z nadania sanacyjnego propiłsudczykowskiego rządu na stanowisku komisarycznego zarządcy Poznania. Mowa tu o Erwinie Więckowskim. Prababka Erwina i dziadek Stanisława Izydora Rungego byli rodzeństwem. Po wybuchu II wojny światowej profesor Runge, będąc w stopniu majora, został zmobilizowany i przydzielony do Wydziału Weterynarii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Stamtąd przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie pracował dla polskiego wojska, zajmując się tym, na czym znał się najlepiej, prowadząc kursy dla polskich wojskowych w zakresie medycyny, weterynarii i farmaceutyki. Po klęsce Francji trafia do Anglii, gdzie kontynuuje swoją pracę. Ponownie znajduje się na ziemi swoich przodków, gdyż jednym z miejsc, w którym stacjonuje, był Edynburg, czyli miasto, z którymi związani byli jego szkoccy przodkowie, Watsonowie. Po zakończeniu wojny Stanisław Runge powrócił do Poznania. Prowadził wykłady na dwóch uniwersytetach w Poznaniu i we Wrocławiu. Oprócz tego posiadał swoją praktykę weterynaryjną i cały czas zajęty był również badaniami naukowymi. No, jednym słowem, powrócił do bardzo intensywnego trybu życia sprzed 1939 roku. Niestety zmarł przedwcześnie, bo zaledwie 8 lat po zakończeniu wojny. Pozostawił jedynego, urodzonego w 1920 roku, syna Lesława. Ten wybrał karierę prawniczą, pełniąc przez kilka lat funkcję dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Z jego małżeństwa z Anną Dzierzbicką urodziły się dwie córki: Renata, żona Jerzego Torgowskiego, i Ewa, która poślubiła Wojciecha Wielopolskiego. W trakcie poszukiwania informacji na temat najbliższych przyszłego rektora Uniwersytetu Poznańskiego usiłowałem oczywiście dowiedzieć się czegoś bliższego na temat jego rodziców. Jeśli chodzi o ojca Stanisława, Ludwika Juliusza Runge, to zbyt wiele do powiedzenia nie mam. Jako inżynier kolejnictwa był jedną z tysięcy osób zatrudnionych w branży, która wówczas przeżywała swoje złote czasy. Pozwolę sobie w tym momencie na krótką dygresję na temat galicyjskiej kolei, bo to właśnie tym pracodawcą związanych było bardzo wielu członków mojej i wielu innych rodzin. Historia rozwoju kolei w Galicji rozpoczęła się w roku 1856, kiedy to oddano do użytku pierwszą linię łączącą Kraków, będącym w zasadzie siedzibą księstwa krakowskiego, a nie Galicji,
z Dębicą, czyli skromne 110 km na dobry początek. Nowych torów i dworców jednak systematycznie przybywało i w roku 1912 łączna długość żelaznej drogi w tym regionie przekroczyła 2600 km. We Lwowie pierwszy dworzec kolejowy powstał w roku 1861, ale już 40 lat później okazał się zbyt mały. Zacytuję tutaj fragment artykułu autorstwa Petro Hawryły-Szyna, który ukazał się w Kurierze Galicyjskim 2 lata temu. W ciągu doby przybywało na jego lwowskiego dworca perony 74 pociągi osobowe i 80 towarowych, a w przypadku wojny planowano tę liczbę zwiększyć do 186 pociągów. Autorem projektu nowego dworca był inżynier Władysław Sadłowski. Budowę rozpoczęto w 1899 roku, ukończono w 1904. Była to w tym czasie olbrzymia inwestycja. Przy budowie pracowało prawie 7 tysięcy robotników. Osobliwością realizacji tego projektu, co odnotowały współczesne gazety, było to, że w czasie wznoszenia dworca nie było ani jednego nieszczęśliwego wypadku i nikt nie został okaleczony. Swoje mistrzostwo w czasie budowy zademonstrowali lwowscy blacharze, stolarze, producenci mebli. Nowy dworzec jest harmonią piękna i obsługi. Koniec cytatu. Ciekawostką może być informacja o tym, że wspomniany architekt Władysław Sadłowski był dalekim powinowatym rodziny Runge. Jego siostra Maria została żoną Alojzego Bunsza, syna również Alojzego i Karoliny z domu Mosing, bratanicy Antoniny Mosing, która to była żoną Aleksandra Runge. Aleksander z kolei był bratem Roberta Runge, czyli dziadka bohatera naszego dzisiejszego odcinka, przyszłego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Do Mosingów i rodzin z nimi spokrewnionych na pewno jeszcze powrócę. Będąc już przy temacie dworca lwowskiego, pamiętam uwagę kolegi, z którym pojechałem kilkanaście lat temu do Lwowa, a który w połowie jest Francuzem, urodzonym i mieszkającym we Francji. Zobaczywszy budynek lwowskiego dworca, stwierdził, że niczym on nie ustępuje paryskim dworcom. Rzeczywiście, tam wielokrotnie korzystając z nich, mogę to wrażenie tylko potwierdzić. Pamiętam też, że stojąc tam, zobaczyłem na rozkładzie jazdy lwowskiego dworca pociąg jadący do Małyńska. Oj, bardzo mnie kusiło, aby wsiąść do niego i pojechać do miejscowości, a dokładnie do kolonii Małyńsk, leżącej pod samym Małyńskim, do miejscowości, w której przez kilkanaście lat mieszkała moja babcia, potomkini Rungów. Podsumowując temat galicyjskiej kolei, służyły one dobrze nie tylko zwykłym mieszkańcom. Skrupulatna austriacka biurokracja wyliczyła, że w roku 1866 kolej przewiozła 422 tysiące pasażerów, a w roku 1891 ponad 1,5 miliona. Pamiętajmy, że druga połowa XIX wieku i początek XX to także boom przemysłu naftowego. Kolej znakomicie ułatwiała więc transport towarów zarówno tych pochodzących z przetwórstwa wydobywanej w tym regionie ropy naftowej czy drewna, pozyskiwanego w dużej ilości z Podola, jak i różnych towarów z leżącej po drugiej stronie granicy Rosji. Powracając do rodziny profesora Rungego. Brak jest jakichkolwiek relacji rodzinnych, zarówno tych dotyczących samej osoby Ludwika i Juliana Runge, jak i jego zapewne nudnej urzędniczej pracy, która jednak zapewniała jego 7 dzieciom i żonie byt. No właśnie, jeśli już jesteśmy przy niej, czyli przy żonie Ludwika Runge. Natalia Runge z domu Politańska też starała się przyczynić do lepszego startu finansowego swoich dzieci. Miała bowiem nadzieję, że otrzyma spadek po swoim bardzo bogatym krewnym z Rosji. Zachowały się na ten temat zapiski prasowe. No niestety pomyliła się, to znaczy ów krewny posiadał bliższą rodzinę, która otrzymała rzeczywiście ogromny spadek. Ogromny, gdyż jej wuj,
był bardzo znaną osobą znajdującą się w najbliższym otoczeniu rodziny carskiej. Postanowiłem więc przyjrzeć się bliżej Natalii lub, jak to woli, Nadjeżdzie, alias Nadziei z domu politańskiej po mężu Runge. To, czego dowiedziałem się o jej pochodzeniu, naprawdę mnie zdumiało. Zupełnie nie wiem, jak i gdzie poznała ona swojego męża, biorąc pod uwagę, że sama pochodziła z Rosji, a jej mąż z Galicji. Dzięki informacji znajdującej się na portalu MyHeritage skontaktowałem się z Rosjaninem, który twierdził, że jest potomkiem rodziny politańskich mieszkających od XIX wieku w Rosji. Dzięki dokumentom wydobytym przez niego w rosyjskich archiwach dowiedziałem się, że rzeczywiście tak było. Jego przodkiem był Piotr Politański, brat Natalii, czy raczej Nadjeżdy Politańskiej. Oboje byli oni dziećmi Feliksa Politańskiego i Marii z domu Julien. Maria z kolei była córką napoleońskiego żołnierza Etienne Juliena, który po nieudanej wyprawie Napoleona na Rosję w roku 1812 pozostał w kraju swojego niedawnego wroga. Jeśli chodzi o rodzinę Politańskich, to jeszcze pod koniec wieku XVIII była ona właścicielem jakiegoś majątku ziemskiego w Hornowie koło Witebska, obecnie Białoruś. W roku 1780 majątek ów miał być sprzedany, a rodzina Politańskich jakiś czas potem przeniosła się w głąb Rosji. Wciąż dokładnie nie wiem, co działo się z nimi przez cały XIX wiek. Część z nich osiedliła się w Besarabii, czyli dzisiejszej Mołdawii. Najprawdopodobniej mieli oni coś do czynienia z handlem winem. Jeden z Politańskich wydawał lokalną gazetę w Kiszyniowie, a XIX-wieczna historia tejże właśnie rodziny jest tak trudna do zrozumienia, jak historia tych ziem, na których żyli. Besarabia była bowiem terenem wyszarpywanym sobie niczym skrawek płótna przez Turków, Rosjan czy Rumunów. Obecnie dostęp do archiwalnych źródeł na temat tego regionu, no wiadomo, jest utrudniony. Nie ma więc na razie co liczyć na bliższe poznanie pełnej historii rodziny Politańskich, ani rozwikłania zagadki przenosin Natalii Politańskiej z Rosji do zaboru austriackiego. Mam teorię na ten temat i mówiono, że być może Ludwik Runge jako inżynier kolejnictwa odwiedzał regiony, w których budowano nowe nitki galicyjskiej kolei i tak właśnie trafił do regionu graniczącego z Besarabią, będącą wtedy częścią terytorium carskiej Rosji. Na zakończenie tej mojej historii o rodzinie profesora Stanisława Runge z Poznania chciałbym dodać jeszcze jedną krótką historyjkę. Marian Runge, będący podobnie jak i ja potomkiem Roberta Runge, a dokładnie jego praprawnukiem i prawnukiem Ludwika Juliana, powiedział mi, że jego ojciec mniej więcej na początku lat 90. XX wieku odwiedził cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Udało mu się odnaleźć rodzinny grobowiec, w którym spoczywał m.in. jego ojciec Antoni Runge, jeden ze synów Ludwika Juliana Runge i jednocześnie brat profesora Stanisława Izydora Runge. Zlecił nawet komuś odnowienie tego grobu. Od tego czasu nikt z rodziny Runge już się we Lwowie nie pojawił i dlatego losy grobowca były nieznane. Kiedy więc zobaczyłem stronę internetową poświęconą wymienionemu cmentarzowi Łyczakowskiemu, pomyślałem, że może interesujący grobowiec będzie jednym z kilkuset innych grobowców sfotografowanych i opisanych na tejże stronie. Jest na nie oczywiście internetowa wyszukiwarka nazwisk. Wpisałem więc nazwisko Runge i nic. Brak takiego nazwiska. I tutaj włączył mi się upór godny lepszej sprawy. Zacząłem przeglądać zdjęcie po zdjęciu. Po chyba 400 moją uwagę zwróciło zdjęcie prawie że kompletnie zarośniętego bluszczem nagrobka. Podpis brzmiał: rodzina Runc. Nauczony jednak historią błędów w zapisie nazwisk i późniejszym ich odcyfrowywaniu, wszedłem na stronę tego nagrobka. Zazwyczaj są na niej przepisane inskrypcje widniejące na nagrobku,
No, oczywiście, o ile są one czytelne. I tak było i tym razem. Po ich uważnym przeczytaniu zrozumiałem, że patrzę na fotografię nie na grobka, a jakichś runców, tylko rungów. I to moich rungów. Pochowani są w nim rodzice profesora Stanisława Runge, Ludwik Julian i Natalia z domu Politańska, wspomniany brat profesora Antoni, a nawet matka Ludwika Antoniego, żona Roberta Runge, Antonina Runge z domu Wewer. Pomnik znajduje się w dobrym stanie, ale był całkowicie porośnięty bluszczem. Autor owego zdjęcia odgarnął bluszcz i wykazał się dużą cierpliwością, odczytując widniejące na nim inskrypcje, bo ja, mając do dyspozycji jedynie wspomniane zdjęcie, nigdy bym nie był w stanie odczytać z niego tych wszystkich danych. W każdym razie, jak tylko sytuacja w Ukrainie powróci do normalności, z pewnością pojadę do Lwowa, aby uporządkować grobowiec, w którym spoczywa m.in. moja 4 razy prababka. Dlatego też, przeglądając tego rodzaju podpisane zdjęcia z różnych cmentarzy, warto poświęcić im więcej czasu. Pomyłki zdarzały się i zdarzać się będą. Łatwo więc i nam, poszukującym, pominąć coś być może bardzo dla nas wartościowego. Miejcie to proszę na uwadze.